często zdarzało się tak, że jakieś miejsca przyjeżdżałem i pan zostawał przez powiedzmy dwa dni w plecaku i podczas rozmowy, powiedzmy całym dniu lub dwóch, ludzie się pyta, czym się zajmujesz? No mówię, jestem fotografem. A gdzie masz aparat? No w plecaku. To czemu nam nie robić zdjęć? Mówię, no bo was nie znam. Chodzi mi o to, że przyjemnie jest poznać człowieka, żeby te zdjęcia jednak były coś więcej dawały. Mnóstwo reporterskich nagród, reportaże wykonane w trudnych warunkach, w warunkach po trzęsieniach ziemi, po terenach objętych wojną, w obozie uchodźców, a potem bardzo poważny wypadek, który najpierw zabrał Szymona na 2 tygodnie w śpiączkę, a potem no, lekarze dawali 3% szansy na przeżycie, a mimo to Szymon żyje, ma się dobrze, mówi i chodzi, a miał tego nie robić, ha, i już łapie oczywiście za aparat, co mnie ogromnie cieszy. To jest taka rozmowa, która przewartościowała trochę moje życie. Ja mam nadzieję, że po tej rozmowie, po wysłuchaniu jej, wasze problemy staną się dużo mniejsze, jeżeli usłyszycie to wszystko. Zapraszam was na grupę na Facebooku Fotograficznie Rzecz Biorąc. Tam jest też już Szymon, więc dajcie jakiś znak życia pod tym linkiem, który tam wrzucam. Zapraszam też na Instagrama Szymon Mówi Pstryk. I dajcie znać, jak wam ten odcinek się podobał, na przykład w postaci gwiazdki lub komentarza na iTunesie. To mnie bardzo motywuje do pracy. Kiedy moim gościem jest reportażysta, to bardzo łatwo zrobić mi wstęp, bo mogę na przykład powiedzieć, że ten reportażysta zdobył sobie tyle i tyle nagród. I tak samo jest i dzisiaj, bo mój imiennik na dodatek, mój gość Szymon Barylskich, oj, listę nagród ma bardzo długą, ale ja, jeżeli chcecie sobie zapoznać się z tą listą nagród, to odsyłam do strony Szymona, link jest podany, ale sam Szymon twierdzi, chociaż może zaraz to zdementuje, że najważniejsza nagroda to Magnum Photography Awards. Szymon Barylski, reportażysta, jest moim gościem. Cześć Szymonie. Cześć, witam. Dzień dobry wszystkim. Dzięki za przyjęcie zaproszenia. Długo nam zajęła dogadanie się do tej rozmowy, ale w końcu nam się udało. Ja mam bardzo przyjemną temperaturę, około 40 stopni w pomieszczeniu. Ty, z tego co wiem, w Irlandii masz znacznie lepiej. Zresztą jakbyście zobaczyli nasze kamerki teraz, to widać, kto ma lepiej, bo ja jestem, jak to już mówiłem Szymkowi, będę dzisiaj budyniem pływającym, a Szymon ma chyba całkiem znośną temperaturę u siebie. Gadaliśmy też już chwilę przed nagraniem. No jest ważna sprawa, o której trzeba powiedzieć, bo moim zawsze rozgrzewkowym pytaniem jest, co ostatnio fotografowałeś, a no Szymek miał bardzo nieprzyjemną sytuację dość niedawno, bo miał bardzo poważny wypadek samochodowy. No może sam coś powiedz o tym w sumie więcej, ale też możesz odpowiedzieć na pytanie, co ostatnio fotografowałeś od razu. Także, żeby nie zamęczać ludzi, w dużym skrócie, no tak, miałem dość poważny wypadek, który miał miejsce już prawie rok temu, po którym spędziłem 8 miesięcy w szpitalu, do dziś nie jestem w pełni, żeby jest sprawny, żeby móc fotografować, ale jestem wszystko na dobrej drodze i zdecydowanie wrócę do fotografii. A odpowiadając na pytanie, co ostatnio fotografowałem, w momencie, po paru miesiącach, gdy już byłem w stanie chodzić, poruszać się o własnych siłach, złapałem za aparat, było to w szpitalu, wysłałem kilka maili o pozwolenie na fotografowanie w szpitalu. Czekałem na około 2 miesięcy i zacząłem pracę, tak, zacząłem fotografować w szpitalu. To była moja ostatnia. Czyja zgoda jest potrzebna, żeby w szpitalu fotografować? Przede wszystkim musimy wysłać do administracji szpitala, jak i musimy uzyskać pozwolenie od rodzin pacjentów. I nie jest dość skomplikowane, ale udało się i jest to wciąż tam do tego miejsca będę na pewno wracał, bo już wyszedłem, teraz jestem w domu, ale rozmawiałem z pacjentami, rozmawiałem także z personelem szpitala i mogę oczywiście w każdym momencie tam wrócić i też tak to zrobię. Więc... A masz już, ale coś zdjęć już zrobiłeś, tak? W tym szpitalu jest co pokazać. Tak. Jest, już mam parę jakichś tam zdjęć, chociaż nie wiem, czy są na tyle dobre. Uważam, że tak, temat jest do zrobienia, temat jest rozpoczęty i będę go kontynuować, to na pewno. I też to jest taki, żeby skończyć jeszcze, chciałbym też troszeczkę oddać taki ukłon w stronę rehabilitantów, bo to im się należy tak naprawdę. Chciałbym pokazać, jaką pracę wykonują i przede wszystkim pierwszy raz byłem naprawdę w środku tego wszystkiego, zdecydowanie. Pierwszy raz byłem
zdecydowanie pierwszy raz byłem dosłownie w środku tego wszystkiego. No właśnie, to też Szymon, powiedziałeś mi przed nagraniem, że ty miałeś 3% szansy na przeżycie, tak? Tak jest. 3% szansy na przeżycie, miałeś nie chodzić, ledwo miałeś mówić chyba i takie były prognozy, tak. Tymczasem chodzisz, takie mówisz. Takie były prognozy, chodzę, mówię, chwytam za aparat. Chodzisz, mówisz, chwytasz za aparat, a fotografuje ci się jakoś inaczej, inaczej patrzysz teraz przez obiektyw po tym wszystkim? Popatrzenia, no niestety w wypadku ucierpiały też oczy. W dalszym ciągu widzę podwójnie. Jest to jednak troszkę niekorzystne na fotografii, zdecydowanie. Jest to uciążliwe, ale da rady. Da rady. Jest to oczywiście kilka miesięcy, bo już coraz lepiej jest w tym momencie. I wydaje mi się, że kwestia kilku miesięcy i oko powinno wrócić. Do stanu poprzedniego. No to trzymamy kciuki, no ale jest za czym rozmawiać, bo już zostawiłeś ze sobą bardzo, bardzo wiele dobrych fotografii. Ja już przejrzałem to wszystko, gdzie cię nie było. No w ogóle sięgasz po takie trudne tematy na pewno, to trzeba przyznać, bo wojna, uchodźcy, trzęsienia ziemi, no nic przyjemnego. Ale może zanim jeszcze zaczniemy o tym gadać, to ty zaczynałeś od fotografii ulicznej, podróżniczej. Czy ty pamiętasz, jak wyglądała twoja droga wcześniej? Jak w ogóle doszedłeś do tego, żeby zacząć w ogóle od ulicy? Bo to nie, mało kto chyba zaczyna tak od takiej dość trudnej działki, nie? Co było wcześniej, w ogóle te pierwsze momenty, kiedy złapałeś aparat? Początki. Zawsze powtarzałem do przyjaciół, znajomych, jeżeli chcemy się uczyć fotografii, wyjdźmy na ulicę i przede wszystkim chęć poznawania ludzi i chęć obcowania z ludźmi. To, czego brakuje dzisiejszym fotografom, tak mi się przynajmniej czasami wydaje, że ludzie boją się człowieka. Poprzez ulicę można poznać. I to jest chyba, robiłem pierwsze kroki na ulicy, a później była fotografia podróżnicza, gdzie zawsze kochałem podróże i miejsca zawsze wybierałem, przygotowywałem się dość długo do wypraw, gdzie jadę i za każdym razem, często było tak, że brakowało mi aparatu jednak i któregoś dnia zabrałem ze sobą aparat, tak to się wszystko zaczęło. Ja się zawsze śmieję, że ci, którzy wiesz, zaczęli od podróży i fotografują, to później odmienia im się to i tak naprawdę podróżują, żeby fotografować, nie fotografują przy okazji podróży. Jak było u ciebie? Jak było u mnie? Wciąż kocham podróżowanie i nie wyobrażam sobie dzisiaj jednak podróżowania bez aparatu. To... A, jednak. Jednak. Tak. Znaczy też powiem ci, jak powiedziałeś teraz, że fotografowanie na ulicy, że każdy powinien spróbować. Ja sam się tego panicznie boję. Jakoś wymierzanie aparatu do obcych ludzi tak zupełnie na ulicy bardzo sprawia, że się niekomfortowo czuję. Ale podejrzewam, że jest to właśnie bardzo dobra szkoła. A czy ty nawiązywałeś kontakt na tej ulicach z tymi ludźmi, czy po prostu ich fotografowałeś, czy jednak wchodziłeś w jakąś relację? Tak, to było przede wszystkim. Nigdy nie podchodziłem na początki, to wyglądało tak, że nigdy nie podchodziłem do człowieka się pytać, czy mogę mu robić zdjęcie, dopiero po zrobionym zdjęciu. Podchodziłem, mówiłem, że zrobiłem mu zdjęcie, pokazywałem i zaczęła się rozmowa. I tam było tak, że ktoś zapraszał mnie na, powiedzmy, chodźmy na piwo teraz, napijmy się piwa i w ten sposób poznawałem człowieka, zaczynała się relacje. W ten sposób. Nie, nigdy nie zostawiałem osoby, którą sfotografowałem, po prostu odchodziłem. Nie, zawsze staram się podejść, porozmawiać. A spotkałeś się czasem z odmową, na przykład tego, dlaczego mi zrobiłeś zdjęcie lub taką, miałeś jakieś nieprzyjemne sytuacje z tego powodu? Tak. To się często, często się zdarzało. Oczywiście kwestia później porozmawiania, uśmiechu i wyjaśnienia dlaczego. I zazwyczaj kończyło się tym, że jednak okej, możesz sobie wziąć to zdjęcie, super. I wymienialiśmy się telefonami, więc często było przyjemnie. Nie było tak, że nie kończyło się tym jednak, że nie usuwaj to zdjęcie, nie, ja sobie nie życzę. Ja właśnie jak przygotowywałem się do tego podcastu z tobą, jak sobie tam przeglądałem, to zauważyłem, że dużo ty mówisz ogólnie o takiej szczerości w fotografowaniu, nie? I to nawet odnosząc się właśnie do tej fotografii ulicznej, jak mówisz, że starasz się z tymi ludźmi rozmawiać, nawiązywać relacje, więc chyba to będzie kluczem, ta szczerość w fotografowaniu, nie? Tak jest. Przede wszystkim dla mnie ważniejsze jest to, żeby jednak człowieka trochę poznać i często gęsto jak rozmawiam nawet z ludźmi, opowiadam im, jak fotografuję, jak podchodzę do fotografowania. Często się dziwią temu, że przyjeżdżam w jakieś nowe miejsca i mam schowany aparat. Często nawet zdarzało się tak, że jakieś miejsca przyjeżdżałem i aparat zostawał przez powiedzmy 2 dni w plecaku i podczas rozmowy
powiedzmy całym dniu lub dwóch, ludzie się pytają, czym się zajmujesz? No mówię, jestem fotografem. A gdzie masz aparat? No w plecaku. To czemu nam nie robić zdjęć? Mówię, no bo was nie znam. Chodzi mi o to, że przyjemnie jest poznać człowieka, żeby te zdjęcia jednak były, coś więcej dawały. Oczywiście, często jest tak, że przyjeżdżamy na jakieś miejsce, robimy od razu zdjęcia, bo wymaga ta sytuacja tego, ale jeżeli mam możliwość i mogę spędzić z tymi ludźmi trochę więcej czasu i nie zacząć ich fotografować, bo to jednak peszy. Ja się nie czuję komfortowo, jeżeli ktoś do mnie podchodzi z aparatem i od razu to robi. Jeżeli chodzi o reporterkę, jednak chciałbym, żeby te zdjęcia miały troszkę więcej i żebym mógł to chociaż troszeczkę tego człowieka poznać. To jest dla mnie jednak ważne w fotografii. No wydaje mi się, że w reportażu to no chyba wręcz niezbędne. Niezbędne, to podstawa, tak. Znaczy, ty pamiętasz może kiedy od tej fotografii ulicznej doszedłeś do tego momentu, że chciałeś, żeby twoje zdjęcia stały się częścią tworzenia potrzebnych zmian, czyli żeby coś wzbudzało w ludziach, że chcesz pokazywać problemy, uświadamiać ludzi, że na świecie no, są problemy, nie wszyscy mają łatwo. Tak. Często właśnie to opowiadam znajomym czy tam ludziom, jak to się zaczęło. Właśnie to się zaczęło od fotografii podróżniczej, od mojego kochanego Maroko, którego często wracam i kocham je. Zdjęcie kobiet w piekarni. To było typowo zdjęcie podróżnicze, ładne zdjęcie, wszystko kolorowe, piękne. Tylko, że tak naprawdę brakowało zaplecza, czyli co się wydarzyło poza tym zdjęciem, bo na zdjęciu tego nie widać. I w to, jak rozmawiałem z tymi kobietami, jak opowiadałem mi swoją historię, co muszą przejść, żeby upiec ten chleb, jakie mają problemy. Tego nie mogłem na tamten czas pokazać, ale to dało mi dużo do myślenia, że chyba pora pokazać tak naprawdę prawdę, co jest za tym zdjęciem, a nie tylko ładne, cukierkowe zdjęcie. I to był ten moment, kiedy to było z 8 lat albo lepiej. To był ten moment, kiedy chciałem zacząć, powiedzmy, prawdziwą fotografię. To był ten moment. Taka prosta historia. Prosta historia, która dała mi dużo do myślenia i powiedziałem sobie, daj tylko ludziom ładne zdjęcie, a nic poza tym. Ale faktycznie tak jest. Myślę, że dzisiaj to już w ogóle w dobie no jednak takiego szybkiego przeglądania informacji, to, że dzisiaj szybko przeglądamy wszędzie zdjęcia, jedziemy szybko, no mało kto się zastanawia jednak rzeczywiście dłużej nad zdjęciami, nie? Tak. Nie wiem, jak ty to odbierasz, no ale troszkę takie mamy czasy, że tak jest. Powiedz, skąd pomysły na poruszane przez ciebie tematy, bo tak jak już wspomniałem, byłeś w obozie uchodźców, byłeś w Serbii, byłeś na trzęsieniach podczas, byłeś na pobojowiskach już praktycznie, po trzęsieniach ziemi. No przynajmniej z tego, co publikujesz, podejrzewam, że znacznie więcej zwiedziłeś trudnych tematów. Skąd u ciebie te tematy, jak to się bierze? Zawsze interesowała mnie historia człowieka i prawa człowieka. I gdzie były łamane prawa człowieka. W tym momencie zawsze siedziałem w tym. Zawsze myślałem, że jako wolontariusz i może też stąd, że po prostu historia tego człowieka, że ludzie cierpią, a jest to niezauważane. Jest to po prostu odwlekane, gdzieś odrzucane na bok. Nikt tak naprawdę się za bardzo nie interesuje. Okej. Dla ciebie dobra fotografia zaczyna się od dobrego researchu, więc jak przygotowywałeś się w takim razie do takich tematów? No możesz podać na przykład, choćby dość aktualny ciągle temat tego obozu uchodźców, jak się przygotować do startu takiego reportażu? Jeżeli chodzi o Idomeni, to był dość spontaniczny wyjazd, bo to było z dnia na dzień. Pamiętam, to była rozmowa, siedziałem, fakt, że interesowałem się dużo wcześniej uchodźcami i miałem dość obszerną wiedzę na ten temat. Ale jeżeli chodzi o Idomeni, to było tak, że słuchałem wiadomości i akurat mówiono o Idomeni, że przebywają tam sami mężczyźni, co dla mnie było niedorzeczne wręcz. I tego samego dnia kupiłem bilet i następnego dnia już byłem w Idomeni. Czy przygotowywałem się? Każdego dnia można powiedzieć, że przygotowywałem się do tego, ponieważ był to temat, który mnie interesował i widziałem tam wiele skrajności w tym wszystkim, co ludzie mówią, jaką łatkę im przypinają i po prostu było to nie dla mnie niedorzeczne, totalnie.
Czyli ty już wcześniej nie zgadzałeś się, tak, z tymi ludźmi, jakby. Tak, to oczywiście, Czy ty to oczywiście. potraktowałeś jakby, że chcesz im udowodnić tym reportażem, że no, że złą łatkę Tak, to przypinają, było. nie? Tak, chciałem pojechać po prostu przekonać się, czy ja po prostu błądzę, czy ja nie mam racji w tym wszystkim. Chciałem to po prostu zobaczyć na własne i pokazać, i przyjeżdżając na miejsce, zobaczyłem, że mam rację, że rzeczywiście niestety jest jak jest, niestety. Ale powiedz mi, w takim przypadku do kogo trzeba uderzyć, żeby zdobyć zgodę fotografowania w takim obozie? Czy nie trzeba? Jeżeli chodzi o idomeni, to przyjeżdżamy na miejsce, jest to otwarty obóz i tam nie trzeba mieć pozwolenia. Jestem ciekaw, wiesz, takiego pierwszego twojego dnia, gdy tam przyjeżdżasz. Jak asymilujesz się z tymi uchodźcami? No, oni widzą, że nie jesteś uchodźcą, że nie jesteś z ich narodowości na pewno, No choćby tak. po karnacji skóry. Jak wygląda taki pierwszy dzień? Jak wchodzisz w tą społeczność? Przewieszony plecak, aparat jest w środku, ja przez 2 dni nie wyciągałem, na pewno 2 dni nie wyciągałem tam aparatu. Starałem się podchodzić do ludzi, rozmawiać z nimi i to nie były rozmowy, jak się żyje w obozie, tylko bardziej ludzkie, nawet pamiętam jak żarty z młodymi chłopakami, mówimy, jak wy tu możecie żyć, nawet nie macie Wi-Fi, jak wy tu możecie żyć? No. Właśnie, jeżeli chodzi o to, że będziemy rozmawiać z ludźmi w ten sposób, że od razu my wam współczujemy i no to każdy od nas od ciebie odejdzie i my tu mamy pomoc, my już nie oczekujemy od ciebie pomocy. Pamiętam, że po paru godzinach ktoś mi zaproponował spanie w jego namiocie, na co oczywiście się zgodziłem i zaprosili mnie na obiad, który sami tam skorzystali, przyrządzili. Tak to się wszystko zaczęło. Od namiotu do namiotu poznawałem nowych ludzi. Po jakimś czasie wiedzieli, że jestem fotografem. Prosili mnie o zrobienie zdjęć. Jak w ogóle wygląda życie w takim obozie? Co ci uchodźcy tam robią tak na co dzień? Ty bardzo pewnie mocno wszedłeś w ich taką codzienność. Ich codzienność. Wstałem rano, idą do kolejki, która w nadziei, że tego dnia opuszczą obóz, że przejdą pójdą do wolności, bo, o której pragną. Ciężko mi o tym mówić tak naprawdę. Próbuję sobie poukładać wszystko w głowie, Jak długo czasu tam spędziłeś w tym obozie? w około 2 tygodni. Około 2 tygodni. Lub nawet Nie półtora. wychodząc Nie tam w ogóle, tak? wychodząc, tak. Tam mieszkałem z nimi w obozie. Nie wychodząc. Jestem ciekaw, czy w jakiś sposób zmieniło to twoje życie, takie 2 tygodnie w takim obozie. Wyszedłeś stamtąd trochę odmieniony? Nie wiem w jaki sposób. Nie, zdecydowanie nie. Po prostu spojrzałem na to w ten sposób i jeszcze bardziej uświadomiłem sobie, że tym, co mówiłem i myślałem wcześniej, mam, że mam rację. Mówiłeś, że idziesz z jasnym celem, nie? Żeby rzeczywiście udowodnić ludziom i sobie I też, sobie przede wszystkim, tak. że ty masz rację, a że ludzie faktycznie nie. My są w błędzie. Spędziłeś tam 2 tygodnie, a po ilu dniach wyciągasz już aparat i jesteś gotów na to, żeby zacząć fotografować tych ludzi? Po 2 dniach już chodziłem z aparatem, gdzie poznałem, dzień poznawałem nowych ludzi i mówili, zapraszali mnie do swoich namiotów. Chodziłem po obozie z ludźmi. Często jest to było tak, że nowych ludzi poznawałem, którzy nie znali słowa po angielsku. Sami mówię, dobrze, fajnie było mieć fiksera, ale właśnie to nie o to chodzi w tym wszystkim. Fajnie jest postarać się, bo oni to widzą, że stara się z nimi, jeżeli nawet nie mam wspólnego języka, wziąć kartkę, długopis, cokolwiek, stara się z nimi rozmawiać w ten sposób chociażby. I to jest, oni to widzą i to czują, że jesteś szczery wtedy, że chcesz im pomóc. Podejrzewam właśnie, że do kolejnego pytania, które chcę ci zadać, to będzie podobna odpowiedź, bo ja się zastanawiam, jak takich ludzi fotografować, nie robiąc im krzywdy, w sensie, żeby oni nie czuli się wykorzystani, że zdobywasz ich zaufanie, a później jakby fotografujesz, czy oni nie poczują się, aha, gość co zrobi materiał i pójdzie, nie? Jak właśnie fotografować, wiesz, jak przekonać ich, że ty nie chcesz im zrobić krzywdy tymi zdjęciami wcale, że nie chcesz jakby, no, może zarobić nawet na nich, mogą tak pomyśleć, nie? Często jest tak, że ja im tłumaczę na jakiej zasadzie, jak to działa i po co zdjęcia są i gdzie one pójdą i że nie jestem kolejnym gościem, który przyjechał tutaj i
zrobi wam zdjęcia, chociaż byłem świadkiem wielokrotnie i pamiętam z uchodźcami też świadkiem tego, jak fotograf niestety płaci uchodźcom za to, żeby podeszli do granicy i zrobili zadymę. Mm-hmm. O, rany. No niestety, tak sytuacje zdarzają, dlatego oni też sami się boją. Dlatego ja też podchodzę do takiego założenia, że lepiej troszeczkę ich poznać, pokazać, kim się jest i po co tu się jest. No to jest przykre to, o czym mówisz, bo właśnie, wiesz, to jest to, co ląduje w mediach, nie? I my to wszystko chwytamy, łapiemy i tak się tworzy pewnie obraz właśnie tych uchodźców w naszej głowie, nie? Ja byłem świadkiem takiej sytuacji też, gdzie rodzina śpiąca, śpi w namiocie dwuosobowym w piątkę bodajże. Idealna scena do sfotografowania. 20 facetów obrzuca się kamieniami. Idealne, po prostu krew się leje, rzucają się kamieniami. Ale o co chodzi? Ja byłem świadkiem tego, rodzina śpiąca w namiocie dwuosobowym, 5 osób. I ktoś im po prostu ukradł mydło. Facet po prostu po ludzku nie wytrzymał. Nie wytrzymał, złapał za kamień, rzucił drugiego. Zaczyna się jadka. Ale oczywiście już widziałem zdjęcia z tego i widziałem opisy do tych zdjęć. I zakłamanie. Po prostu zakłamanie, że... Nikt nie pisze tak naprawdę, sami często zdarza się, że no nie pisze się prawdy do tego, bo sprzedaje się zdjęcie, które, na które można zarobić. No nie oszukując się, wiesz, ale twój reportaż z takiego obozu uchodźców pewnie lepiej, gorzej by się sprzedał, nie? No bo chciałeś pokazać prawdę tak o tych ludziach, a nie nic, co jakby podsyci fajnie, nie? Temat gazety, no. To nie o to chodzi. A powiedz, czy ty byłeś tam na zlecenie jakiejś agencji, czy to jest twój... Twoje jakby dla własnego portfolio. To było moje, typowo moje. Twoje. Mhm. Tak. Zastanawiam się też nad tym, jak mówisz, że im bardziej jesteś szczery jakby w tym, co robisz w fotografii i ludzkiej, tym lepsza ta fotografia dokumentacyjna, reporterska jest tak naprawdę. Czy ty się taki, Szymonie, urodziłeś z takimi cechami właśnie szczerości i takiego chęci pokazania problemów ludzkich, czy gdzieś te cechy się nabyły? Ciężko sobie tak mówić, czy ja się urodziłem. Nie mnie to oceniać tak naprawdę. Po prostu chęć pomagania ludziom sprawia mi wielką przyjemność i im dłużej to robię, im więcej to robię, to lepiej się czuję po prostu. Mhm. A myślisz, że da się tego trochę nauczyć, jeżeli jest jakiś fotograf, reporter, który by, wiesz, no ma problem z taką otwartością jak ty, ze szczerością. Myślisz, że idzie to wypracować? No, ja po prostu to zawsze miałem. I czy można to wypracować? Myślę, że tak. Myślę, że po prostu otworzenie się na wszystko, co nam jest obce czasami, co nam się wydaje, że jest inne, po prostu może nie zamykać się po prostu do ludzi. To jest klucz do tego, nie zamykać się do ludzi przede wszystkim. Nieważne, jeżeli nawet nie lubimy kogoś, dać mu szansę przede wszystkim. Każdy z jest człowiekiem. No tak. Wracasz z takiego obozu uchodźców z materiałem i jestem ciekaw, czy u ciebie ten materiał musi sobie odleżeć, czy też musisz od niego ty odpocząć, czy od razu zabierasz się za edycję? No chyba najtrudniejsze, co w reporterce jest, to właśnie edycja tego materiału, ułożenie tego do kupy. A jeżeli chodzi o edycję, zajmuje trochę czasu, to fakt. To jest... godziny nieprzespane naprawdę i bo to jest tak, że wracam, nie, ja to w sumie robię to na bieżąco, wracam, często jest tak, że w większości drukuję zdjęcia, plansza, rozwieszam i wszystkie? Godzinami, w większości to jest, wybieram sobie powiedzmy jakieś 50 zdjęć, rozkładam i z tych 50 staram się wybrać jakieś, co mają sens, do 30 zdjęć. Dlaczego potrzebujesz je wywołać, a nie na komputerze? Takie oldschoolowe podejście, ale fajne. Nie wiem, lubię po prostu bardziej fotografię, jeżeli jest na papierze. Zdecydowanie. Aha, no łatwiej się pewnie edytuje. I powiedz, czy ci ktoś pomaga w tym, czy to raczej zawsze twoja indywidualna kwestia, edycja materiału? Jest to głównie moja, ale oczywiście bez wielką robotę robi moja dziewczyna, która musi przede wszystkim
Można powiedzieć, że cierpi czasami, bo to jest kilka godzin. Mówi, kiedy skończysz? Mówi, jeszcze tylko parę dni. I to jest tak, że przez sami 20 godzin człowiek nie śpi, tak chodzę po domu, a to jeszcze kawkę zrobię, jeszcze to i tak, no jakby nie było, cierpi trochę przy tym. No tak. Gdzie ty to rozkładasz, na podłodze, czy gdzieś masz jakąś swoją, swoje miejsce na te zdjęcia? Mam miejsce, jest duża ściana, wieszam na ścianie, zazwyczaj jest tak. Okej, okay. A jak powiedz z obróbką, bo nie wiem, jak w reportażu w sumie jest generalnie, czy reportażysta dużo spędza czasu w Photoshopie nad obrabianiem? No retuszów na pewno nie robicie, bo mam przynajmniej taką... Photoshop, nie. Chociaż wiesz, zdarzały się, nie? Niestety takie niechlubne przypadki. Niestety. Photoshopa mam, nie używam. Używam Lightrooma i to też już prawie wcale. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o reporterkę, tylko konwersja do black and white. To jest, na to się kończy tak naprawdę. Czyli praktycznie nie obrabiasz zdjęć, można powiedzieć? Czy w czymś innym? Nie, w Lightroomie, to jest to, ale już to jest tak naprawdę, mam już powiedzmy preset swój. Aha. I na tym bazuję tak naprawdę. Nie, już staram się nie obrabiać już zdjęć, głównie konwersję do black and white, pociągnięcie, kontrast, delikatne wyostrzenie, saturacja i na to się kończy. Ekspozycja. W sumie jak przeglądałem twoją stronę, to chyba tylko jeden cykl tam był w kolorze, z tego co tak pamiętam, jest. Nie? Co tak, nie lubisz koloru, czy to tak wynika? Z czego to wynika właśnie, że głównie czerwony? Z czego to wynika? Uważam, że chociaż sami są, się nie zgadzam, że kolor, że kolor troszeczkę nam zabiera w zdjęciach, że bardziej odciąga nas od ludzi, że czarno-białe pozwala nam bardziej skupić na tym, co widzimy na zdjęciu, a kolor po prostu odciąga nas od tego, co chcemy sfotografować. No to prawda, zgadzam się zdecydowanie. Zdecydowanie się z tym zgadzam. Czyli fajnie, czyli edycja to akurat kilka dni, jak nie tygodni, ale obróbka bardzo szybko, czyli jakoś się to da połączyć. A miałeś może kiedyś tak, że wiesz, wracałeś do jakiegoś reportażu po latach i okazałoby się, że wybrałbyś zupełnie inne zdjęcia niż na początku? Chyba każdy tak ma. Chyba każdy tak ma, że wraca się, o, jakie to fajne zdjęcie, czemu ja go wtedy nie wybrałem? Ale oglądając swoje dzisiejsze reportaże, myślę, że żebym nic nie zmieniał. Nic bym nie zmieniał, chociaż mam niektóre zdjęcia, które nigdy nie publikowałem, a uważam, że są dobre. A usuwasz zdjęcia, czy trzymasz to wszystko dalej? Trzymam zdjęcia. Kurde, zawsze się zastanawiam, skąd mają ludzie miejsca na to i jakie tam dyski. Oj. Jakie dyski na to są potężne. A jakbyś miał tak osobiście teraz się przyznać, to wolisz spędzać czas fotografując, być w trakcie realizacji materiału, czy jak już sobie to wszystko przeglądasz i edytujesz w domu na spokojnie, na swoich śmieciach? Fotografować, zdecydowanie. Nawet jeśli warunki są niesprzyjające, no zważywszy właśnie, tak, że raczej tak, w wygodach, tak, to ty nie fotografujesz. Nie. Nie, mam stan, który jesteśmy podczas fotografowania. Nie, koledzy mi mówili, że żadne narkotyki tego nie dadzą. Okej, czyli zgadzasz się z nimi. Tak jest. To jest interesujące, nie? Że myślisz, że to jest uzależniające jakby? Coś takie fotografowanie trudnych tematów, no niebezpiecznych czasem. Czy to jest jakiś pewien rodzaj adrenaliny, Zdecydowanie. Ojej. Zdecydowanie. A czy ty w swojej karierze miałeś jakieś takie przypadki, że naprawdę się o życie bałeś w jakichś sytuacjach? Gdzie fotografowałeś oczywiście. Tak. Możesz opowiedzieć? Nie. Niestety. Okej. W dużym skrócie to było 3-4 lata temu, jak chciałem podejść dość ciężki temat, też o uchodźcach. To było na Sycylii i troszeczkę z własnej głupoty, bo często gęsto jest tak, że jednak przygotowuję się dość do tematu i szukam ludzi, zaufanych ludzi, jeżeli chcę wejść w jakieś miejsce, którego nie znam, a jest niebezpieczne, to staram się mieć chociażby fixera lub osobę zaufaną. A w tym przypadku stało się tak, że co często i tak robię, poznałem osobę, napotkałem na ulicy, to dość szybko, bo w ciągu paru godzin
zdecydowałem się, że pójdę, wejdę z nią w miejsce, gdzie w sumie nie powinienem. I to było tak, że umówiliśmy się pod budynkiem. Umówiliśmy się, że ja będę czekał pod budynkiem, ktoś do mnie zejdzie, będziemy porozmawiamy. Na miejscu okazało się, że tak, że on mówi, chodź, wejdziemy do środka. Ja mówię, no nie, umówiliśmy się, że będziemy rozmawiać na zewnątrz. No i w tym momencie wyciągnął broń, przystawił mi do brzucha. No i zaczęło się, no na szczęście miałem w tym całym baganie, miałem dużo szczęścia, bo za rogu wjechała policja i pani, która to widziała zajście, zaczęła krzyczeć. On zaczął uciekać na szczęście. Ojej, to nie chciałbym, no nie chcę nawet gdybać, jakby no się to mogło skończyć. Na szczęście później okazało się, że to był tylko straszak. No, więc dla dobrego. No, ale niestety. Podejrzewam, że jak masz przyłożone coś takiego do brzucha, to się nie zastanawiasz, czy to jest straszak, czy nie. I nawet mógłby ci zabawkę przyłożyć. A mimo wszystko dalej wracasz do takich miejsc i fotografujesz, nie? Tak jest. To jest miłość do pomagania ludziom. No tak, no ale ostrożnym też trzeba być, nie? To tak, faktycznie. Dlatego właśnie mówię, to zbyt szybko po prostu chciałem to zrobić, wejść i nie przemyślałem tego. A ty już dwa razy tutaj użyłeś takiego słowa fixer. Co to znaczy ten fixer? To taki powiedzmy jest dla turystów guide, który, a fixer jest dla fotografa czymś więcej niż guide, czyli osoba, która za twój powiedzmy mu wejście w miejsca, które nie do końca jest łatwo wejść. I powiedzmy z naszym tłumaczem, zaprowadzi nas w miejsca, gdzie nie do końca można wejść, wprowadzi nas tam i możemy się czuć bezpiecznie, ponieważ on powie, co robimy za nas, wszystko wytłumaczy. Sami bez fikserów praca jest dość ciężka. Jak się takie osoby znajduje? Często przez na forach jakichś lub przez innych fotografów, którzy byli na takich miejscach, mogą polecić kogoś zaufanego. Szymon, zastanawiam się, czy ty masz w swojej karierze taki moment, że nie zrobiłeś jakiegoś zdjęcia, po prostu powiedziałeś, no wiesz, nie wiem czy kojarzysz, na pewno kojarzysz, było takie słynne zdjęcie, jak chyba sępy jedzą jak to było. No, znasz takie te historie różne i zastanawiam się, czy miałeś taki moment, że powiedziałeś, nie, jednak to za dużo dla mnie, nie robię temu zdjęcia. Tak, ostatnio to było w zeszłym roku w Bangladeszu. Zdjęcie w Bangladeszu, gdzie pracowałem w obozie Rohingya, z uchodźcami Rohingya. Leżało dziecko, które no miało wyjedzoną twarz przez psy. Powiedziałem sobie, to zdjęcie niczemu nie pomoże i powiedziałem sobie dość, nie? I robiłem różne przypadki, ale to odmówiłem, bo to... Podoba mi się, że sam sobie powiedziałeś, że to zdjęcie nikomu nie pomoże. Bo to chyba warto o tym pamiętać, że właśnie fotografia reporterska ma coś opowiadać i rzeczywiście pomagać, nie? Dotrzeć do jakichś ludzi, a nie robić jakąś sztuczną sensację. Dlatego ja często mam tak, że widzę powiedzmy zwłoki gdzieś leżące i omijam to, bo ja wolę tak fotografować ludzi, którzy żyją ich historię i pokazywać ich, że oni potrzebują tej pomocy, a zdjęcie zwłok może w jakiś sposób pomóc, to na pewno, ale uważam, że jeżeli do mojej historii czasami po prostu nie jest potrzebne. A jak to na ciebie działa tak prywatnie, tak osobiście? Jak działa na człowieka widzenie śmierci z bliska? No ja w życiu i mam nadzieję, że nigdy tego nie zobaczę tak na wyciągnięcie ręki. Jak się człowiek czuje, gdy poruszasz się pośród czegoś takiego? Potrzebuję na pewno, po takim przyjeździe, potrzebuję się paru dni odpoczynku i często jest tak, że zdaje sobie człowiek pytania, czy to nie jest za dużo, i w jaki sposób może temu pomóc, czy to jest w ogóle sens temu, czy robić zdjęcia tego takiego, czy to i tak nie ma sensu. Troszkę jednak cię rozbity po czymś takim, niestety. Zwłaszcza, że jesteś tam dość bierny, no niezbyt wiele możesz zrobić, prawda? Tak, no tak. Ciężkie tematy. Jeszcze pozostając w temacie uchodźców, przejrzałem i bardzo podobała mi się twoja seria I Refugee, czyli Ja Uchodźca. To jest seria portretów dzieci, chyba też wykonana w obozach, jak nie mam, ale zaraz mam nadzieję, że o tym opowiesz. Jak ci się udało przekonać dzieci, no i ich rodziców do tej serii i w ogóle dlaczego dzieci są bohaterami tej serii?
Refugee było w sumie, właściwie było częścią bodajże Missing Children, czyli zaginione dzieci, ponieważ w tym czasie dość głośno było o tym, że w ciągu 2 lat zaginęło 10 tysięcy dzieciaków, które tylko zarejestrowanych w obozach. Zarejestrowane, a co poza niezarejestrowanymi, gdzie jest tego, gdzie mnóstwo dzieciaków niezarejestrowanych. Więc 10 tysięcy dzieciaków niezarejestrowanych. Chciałem po prostu pokazać, że te dzieci są bezbronne i po prostu są. I dzieci, oni nie do końca rozumieją stan, w sytuacji, w jakiej się znajdują tak naprawdę. I to przez wiele lat, dopiero po wielu latach do nich to dochodzi. Bo ja rozmawiałem również z ludźmi, którzy byli wcześniej uchodźcami, a teraz są, powiedzmy, mają po 30 lat i żyli w takich obozach i opowiadają, że dopiero po 5-10 latach to wszystko wychodzi. Że te dzieci tak naprawdę teraz tam znajdują w tych obozach, one są nieświadome tego, bawią się jak to dzieci. Biegają wszędzie, dopiero po jakimś czasie, jak dorastają, wychodzi w głowie, rodzi się to wszystko, co się wydarzyło, gdzie ja byłem i jak przekonałem do tego do dzieci. Rozmawiałem wcześniej rozmawiałem z rodzicami, że chodziłem po obozie, obserwowałem dzieci, później rozmawiałem z rodzicami, którzy dali pozwolenie na fotografowanie i cały czas tam wracałem. Po prostu dzieci już w tym momencie tak naprawdę nie uczestniczyły w tym, że jakieś zapytanie, pytałem się dzieci, tylko dostałem pozwolenie od rodziców. Więc jeżeli dostaję pozwolenie od rodziców, wiem, że mogę fotografować dzieci. I tak po prostu szukałem jakiegoś miejsca, gdzie je mogę sfotografować. Wracałem parokrotnie w to samo miejsce. Mm-hmm. Czy ty zostawiasz czasem, znaczy no podejrzewam, że nie masz Polaroida przy sobie, więc nie jesteś w stanie jakby odbitek od razu dostarczyć swoim fotografowanym, ale czy ci ludzie, którym robisz zdjęcia, widzą czasem efekt twoich pracy? Tak. Mhm. Tak, tak. Mhm. W sensie pokazujesz im tam na aparacie, czy jakoś starasz się dostarczyć czasem może odbitki, chociaż to pewnie trudne. Czasami zdarzało mi się dostawić odbitki. Jak pracowałem w Nepalu, to wracałem i sobie zostawiłem odbitki. Nie wszędzie jest to możliwe tak naprawdę, bo tak jak na przykład w Idomeni chciałem to zrobić do rodzin, ale na szczęście, kiedy już wróciłem, niektórych rodzin już nie było, ponieważ opuściły obóz, więc z niektórymi co do dziś mam kontakt. Staram się mieć jakiś kontakt. Super, no to też fajnie z twojej strony, że nie jesteś rzeczywiście taki, no nie będą się czuli ci ludzie wykorzystani przez ciebie rzeczywiście, skoro no, jesteś taki. To dzień, niektórymi też mam fajny kontakt z chłopakami, których poznałem powiedzmy w Belgradzie. Wiem, że dzisiaj na przykład paru z nich, że jest bezpieczny, pracuje, podjął pracę w Hiszpanii, paru pracuje we Francji, zaczynają mieć normalne życie. Więc jest to genialne, jak słyszysz to. I mm-hmm, świetnie. Przenieśmy się teraz do jeszcze jednej twojej serii, seria Warhouse. Czyli seria Warhouse, zrobiona w Serbii, gdzie ludzie szukają schronienia, tak, znowu przed wojną. Szukają schronienia w bardzo poniszczonym magazynie, no i w warunkach, gdzie higiena, no dawno nic tam chyba, dawno tam higiena nie widziała światła dziennego, gdzie ci ludzie nie czują się bezpiecznie, gdzie boją się o siebie. Czy ty, gdy jesteś z tymi ludźmi, udzielacie się to wszystko? Czy ty też przestajesz czuć się wtedy bezpiecznie? No, ty stajesz chyba jednym z nich, zwłaszcza, że masz taki tryb pracy, gdzie no, wchodzisz w ten świat. Jak powiedz może coś o tej serii, jak wyglądała tam jakiś research tematu, jak tam wszedłeś, no, w dość niebezpieczne tereny według, tak przynajmniej wyglądają na zdjęciach. To było dość specyficzne miejsce, bo tam głównie Młode chłopaki, którzy mieli po 15 do maksymalnie 20 lat i którzy uciekali od nie tylko wojny, ale jak i prześladowaniami w swoim kraju. Bo tam jak byli chłopaki z Syrii, chłopaki z Afganistanu, głównie z Afganistanu. Bo także siadaliśmy po prostu przy ognisku, opowiadali mi swoje historie z domu,
co się wydarzyło, dlaczego tu są. I tak jak za każdym razem, staram się najpierw poznać ich. Chodzę, jeszcze raz chodzę, siadam przy ognisku, rozmawiam, jemy wspólnie posiłek i później czuję to, oni po prostu dają mi, nawet nie muszą mówić, że możesz fotografować, dają mi po prostu pozwolenie. Jak tam, czułeś się tak samo jak oni tam? Wiesz, czułeś się no niezbyt bezpiecznie, niezbyt komfortowo? Czy w ogóle, teraz mi się takie, wiesz, pytanie pojawiło w głowie, czy fotograf, reporter musi się poczuć tak jak ci ludzie, żeby zrobić dobry reportaż? Czy jednak musisz być troszkę z boku? Niejednokrotnie właśnie starałem się podejść, w głowie sobie ułożyć, teraz będę tak jak oni, ale nigdy tak naprawdę nie jesteśmy w stanie, nie będziemy w stanie się znaleźć w takiej sytuacji, dopóki sami się tak nie znajdziemy. Więc chociaż próba, tak jak wcześniej mówiłem, że staram się z nimi żyć, staram się robić, być codziennie w tym samym miejscu, nie wychodzę stamtąd przez 2 tygodnie, to w jakimś małym procencie pozwala mi poczuć się, ale mówię, podkreślam, w małym procencie, tak naprawdę co oni mają w głowach, to co się z nimi dzieje, nigdy nie będziemy w stanie tego poznać, więc ja po prostu na podstawie ich historii staram się ich pokazać. Jak długo realizowałeś ten reportaż? Byłem łącznie w Serbii, byłem 3 tygodnie, czyli jakoś 2 tygodnie, może troszkę, około 3 tygodni. Cały czas mieszkając tam z nimi, tak? W tym magazynie? Nie, tam było tak, że tam wracałem, przez tydzień byłem bez przerwy, później wyjechałem pod granicę z Węgrami i wracałem na 2 dni, co parę dni wracałem tam. Przez tydzień byłem, tam, później wracałem przez kolejne 2 tygodnie. Czyli ta seria to też był twój indywidualny projekt, czy to akurat na zlecenie? Tak. Czyli wszystko, tak, co na twojej stronie, tak? To jest... Wszystko, proszę Państwa, oprócz Rohingya, nie, Rohingya nawet nie mam na stronie, więc... Aha, no właśnie. Szymon, powiedz proszę o jakichś twoich planach najbliższych. Na co czekamy od Szymona Barlickiego? Gdzie jakiś pierwszy reportaż się szykuje? Coś mówiłeś o tym szpitalu, tak? Że będziesz chciał tam wrócić. Tak. Jak czas temu urodził mi się w głowie właśnie pomysł o to, żeby pokazać ludzi, którzy są właśnie po ciężkim wypadku i mają ciężki uraz mózgu, tak jak ja mam. I to jest właśnie kolejny mój cykl, projekt, który chciałbym zrobić. I teraz zaczynam rozmowy z ludźmi, którzy wyszli z takiego wypadku. To miał być cykl o ludziach, którzy byli blisko śmierci. Mhm. To by był kolejny cykl, na którym teraz chciałbym pracować. Zaczynam powoli pracować. To będzie najbardziej osobisty projekt w twoim życiu, czy nie? Tak mi się wydaje. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Zdecydowanie tak. I tu się jakby zawęzisz już na teren Polski? Bo w sumie jakby nie patrzeć, to wszystkie twoje reportaże były z reguły dość daleko od domu, nie? Reportaż będzie... Na pewno zacznie się w Irlandii, a gdzie się skończy... Nie mam pojęcia tak naprawdę, bo to będzie może być wszędzie, cały świat. No dokładnie. Zapomniałem, że ty w Irlandii, a nie w Polsce i mówię o tym, że zamierzasz w Polsce. W sumie jak masz taki pomysł jak teraz, to w jaki sposób szukasz ludzi do tego? Czy to jest jakby wypytywanie znajomych, czy dajesz gdzieś ogłoszenia? Czy wyszukujesz tych ludzi, goglujesz sobie? Jak to wygląda? W ten sposób, że jest dużo ośrodków, które pomagają tego typu ludziom i najlepiej udać się na tego typu miejsca i porozmawiać. Ja mam akurat o tyle łatwiej, że jak wspomnę o swoją historię, to ludzie bardziej chcą ze mną rozmawiać. No to prawda, no. Bo jestem, więc przeżyłem to samo, co oni, jestem w tej samej sytuacji, co oni. I jeszcze bardzo ludzi dziwi, i ty chcesz fotografować. Kurczę, jestem tego strasznie ciekaw. A Szymon, wiem, że jedną z twoich porad dla fotografów jest to, żeby zapuścić długie włosy. Ale może jeszcze jakaś porada fotograficzna, tak już prawie na koniec, co? Tak już na koniec. Rozmawiać z ludźmi, którymi chce się fotografować. To jest dla mnie sens fotografii. Rozmowa. Rozmowa z ludźmi i przede wszystkim usiąść i dać poznać siebie. Jeżeli ktoś pozna ciebie i polubi cię, to już jest
duży sukces i mamy jakiś procent tego, że zdjęcie być może się uda. Być może. Być może się uda. Ale coś tam jeszcze trzeba umieć pewnie, nie? Wiesz, fotografować, żeby... Ja do dziś sam nie wiem, czy ja umiem fotografować, czy nie. Staram się. Okej. Okay. No to powiedzcie Szymonowi, kochani słuchacze, czy umie fotografować, czy nie. Oj, Szymon, nie. Jakie twoje marzenie fotograficzne jest, czy nie ma? Marzenie fotograficzne jest takie jedno, ale to jest dalekie i odległe. Słuchaj, różne już tu rzeczy słyszałem. A to jest marzenie. No to dawaj, no. Chyba, że nie chcesz się podzielić, no. Nie będę namawiał. To jest taka jedna z największych nagród dla mnie. I Pulitzer. To już jest. No. Tak jest, to już jest grubo. Grubo, ale jest. To już jest grubo. To. Szansa umiera ostatnia, więc. Nadzieja. Tak? No. Nie nadzieja. O. Nadzieja. Aha, już startowałeś w tym, czy. Jeszcze nie. A, to będzie debiut w ogóle. No tak proszę. Jest. Kiedyś spróbuję, być może. Słuchaj, patrząc na listę nagród, które już zdobyłeś, to myślę, że to jest w zasięgu ręki. Myślałem, że spodziewałem się czegoś bardziej z kosmosu. Tak jak ci mówiłem, różne rzeczy to słyszałem, bo słyszałem o sesji z niedźwiedziem, o poleceniu na Marsa robić zdjęcia, także no słuchaj, no Pulitzer jest taki dość chyba przyziemny, tak mi się wydaje. Szymon, kurczę, no czego ja ci mogę życzyć na koniec? Na pewno zdrowia, bo to myślę, że ci przyda. Dziękuję. Ale bardzo mnie to cieszy, że mimo tych 3%, które ci dawali, no to chodzisz, kurczę, łapiesz za aparat i mogliśmy sobie już porozmawiać, mimo nawet odległości, która nas dzieli. Bardzo się z tego powodu cieszę. No i czekam na coś od ciebie w takim razie. Czekam na pewno na tą serię, o której wspomniałeś, że już się za nią bierzesz. Jak myślisz, w ile ją zrealizujesz w ogóle? Oj, to będzie długi temat tak naprawdę. Ciężko mi stwierdzić cokolwiek. Kiedy to się rozpocznie, tak żeby fotografować. Najlepiej obserwować twoją stronę dla nowości, czy gdzie jeszcze można cię podglądać, żeby obserwować, co się u ciebie dzieje? Głównie strona, no tak, moja strona głównie. Jeżeli coś będzie, to będzie wrzucone na moją stronę lub gdzieś wszędzie opublikowane, okay. Nie wiem. Super, no to będziemy, ja na pewno będę czekał i myślę, że nie tylko ja. Szymon Baryłski, Baryła, haha, był moim gościem podcastu. Dzięki bardzo. Dzięki.